Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w niedzielę, jaki mamy dzień? 25 czerwca. Gościmy kolegi Zbyszka Oleksiaka. Zbyszek Oleksiak czeka dzisiaj wspólnie tutaj z Łukaszem, opiekunem hodowli, to filarem tej hodowli, bo my tutaj jeszcze zawsze jak pokazujemy Zbyszka i Łukasza, to tak, no wiadomo, że Zbyszek to właściciel, Łukasz pracuje u niego, ale ten sukces, który oni mają wspólnie odnoszone tutaj, to można powiedzieć, to są właśnie z ich dwojgu zawdzięcza się. Natomiast tutaj dzisiaj mamy lot z odległości 320 km. Jest to lot u was w oddziale chyba 9 czy 10? 10 już. A lot o tyle ciekawy, że tutaj jesteśmy u hodowców, powiedzmy, którzy mają bardzo dobre wyniki, bo nawet po ostatniej kontroli, kiedy przyszli tutaj sprawdzić, czy te wyniki są, jakby powiedzieć, takie prawidłowe, wszystko się przebiega, zostały przetipesowane te gołębie i się okazało, że te gołębie bardzo dobrze też ostatnio wam wróciły, tak? No akurat taka była rutynowa kontrola z okręgu, bo wiadomo, że teraz są taki nakaz jest, że każdy oddział musi być w roku kontrolowany, no nie, ze względu, że akurat dobrze nam też w tym roku idzie, no to postanowili po prostu nas odwiedzić. No i po kontroli bardzo sprawdzić, ładnie, jak to mówił wielki językoznawca Felix Edmuntowicz Dzierżyński, kontrola najwyższą formą zaufania. Ja też mówię, że lepiej po prostu przyjać i sprawdzić po prostu, po co nieraz tam się domyślać, mówić, nie? Akurat okazało się, lot udał nas bardzo super, bo żeśmy prowadziliśmy w okręgu po prostu na dwóch konkurencjach, w rejonie też w dwóch konkurencjach, nie? No i po tej kontroli, przed kontrolą mieliśmy już 273 w B-klasie. No i akurat te gołąbki dobre po prostu siadły, zapięliśmy 5-3 serie w 37 koeficencie, 10-5 tam bardzo z dobrym wynikiem, najlepszym w oddziele i bardzo wysokim oddziele, a zarazem w B-klasie zbiliśmy tymi gołąbkami przyporządkowanymi nowe typesy na 139 w B-klasie i C-klasę żeśmy zrobili 98, nie? Mhm. Także wszystkie, pracujecie tak, z 50 najlepsza seria, z całości najlepsza seria, 5-3, Adaś Piłaczek ma tylko troszeczkę ale lepszą nie tylko serię. Z tamtego lotu, ale z tego w ogóle w tym ja sezonie. Ja mówię teraz o tym, tym momencie tej kontroli, no, akurat, no nie? I 10-5 najlepsza seria po prostu, nie? No i w rejonie po kontroli utrzymaliśmy pierwsze miejsce na cały rejon, dwa pierwsze miejsca. W okręgu bardzo dobrze mamy 10-5, to mamy pierwsze miejsce i z całości jesteśmy w okręgu na drugim miejscu, nie? A pozostałe, no tak ogólnie w oddziele w tym roku bardzo dobrze idzie, no, nie? No teraz jak już masz tyle tych sukcesów, to teraz ja ci jeszcze tutaj też wręczę. O cholera, spadł, ale ja mam tutaj, przepraszam, tutaj mamy medal taki dla Zbyszka. O, tutaj jest jako za drugiego lotnika z WG Kosakowo. Dla kolegi Zbyszka, tu poprawię, Oleksiaka. My tego medal dostaliśmy do wręczenia od Maćka Włudzika. On tam nawet nie wiedział, dziękuję. Nie ma za co, to w imieniu służby, tak, uchwał ojczyzny. Tutaj zobaczmy medal dla gołębia, który tam był, 28-24. Ty go chyba nawet odkupiłeś później, co? Tak, odkupiłem tego gołębka. On tutaj jest u ciebie teraz cały czas. Nawet mamy chyba zdjęcie zrobione jego. No to był wtedy drugi, dziewiąty lotnik. No, tak odnośnie WG z tamtego roku, to muszę powiedzieć, że dałem na 3 WG w tamtym roku 17 gołąbków. Do finału zginęły 2 gołąbki, bo to było WG Mistrzów, WG Kosakowo i WG Giewont. I na finał poszło z 17 gołębi dane na WG poszło 15. Z czego po prostu z finału wróciło 14. No to nie wiem, jest to dosyć, mi się wydaje, że dobry rekord, bo z tego powodu to jest 90% wróciło mi z finału gołębi, nie? A jeszcze jak wtedy jechaliśmy do Giewontu, to po drodze zwiedziliśmy kolegę Tomasza, tam w Limanowa oddział to był, to on miał, on sobie swój tak jakby malutki, prywatny miał, też był bardzo zadowolony, też tam był, dostałeś, ty nagle dostaniesz, tam dostałeś tą nagrodę w postaci bodajże wódki, takie ona jeszcze tu jest, czy nie? Jest, nie wypita. Nie wypita jeszcze. Nie piję w ogóle, także ten, ale właśnie dzwoniłem do kolegi Barbala, no to w tym roku pytam się, jak tam naroczne mu te gołąbki idą, no to akurat mogę tutaj z kolegami się podzielić, że te gołębie, co mu tak na młode dobrze szły, to obecnie naroczne je oszczędza, ale na 5 razy mają po 5 konkursów, na 6 razy po 5 konkursów, teraz troszeczkę już oszczędził, nie? Ale jest bardzo zadowolony, nie wygubił ich nic, jak się to mówi, na te czasy, bo w tym roku, jak wiecie koledzy, no to tych rocznych pogubili dużo wszędzie, ale jednak no tutaj mądrze lotując, może tam niektóre ominął gorsze loty, ale gołąbki ma w domu, nie? No takie roczne gołębie, bo wczoraj byliśmy u kolegi Piotra Bugały na locie, Piotr Bugała też właśnie był ten lot 700, ponad 720 km, u niego było kilka, tam on na przykład na lot w ogóle nie dał 65 gołębi, kiedy odjeżdżaliśmy było już około 30, a rocznych w ogóle nie dawał, bo lot był ciężki, jak się okazało, te gołębie przychodziły, no ale warunki pogodowe, bardzo ciepło, daleki dystans to robi, że można tylko pogratulować, że tak rozsądną decyzję podjął, że nie dał tych gołębi rocznych, bo by można było łatwo stracić, a tak będzie czym latać cały czas. No my też bardzo mądrze w tym roku na razie udaje nam się lotować w oddziale, no nie?
i też roczne, po prostu tak, z mistrzostwa rocznych żeśmy zrezygnowali z tego powodu, że tak, jak tam koledzy zauważyli, bo tam listy u nas są niezakodowane, może każdy sobie wchodzić, zobaczyć, nie, to tam jest listy PZKGP Myszków oddział, można sobie wchodzić na bieżąco, w dniu lotu już jest lista, dzisiaj prawdopodobnie jak gąbki za chwileczkę się pokażą, no to będzie już lista, o 15 godzinie będzie już lista naszego oddziału, już dzisiaj. O której macie? O 12 z zegarami, a o 15 już będzie lista. Czyli tak szybko, nie? Praktycznie online. Tak, a tam po prostu w zakładkach po prostu listy konkursowe, można sobie wchodzić, jeszcze tam przy okazji są zaraz listy rejonowe ja i okręgowe. Jesteśmy przy stronach oddziałowych, chciałem zachęcić wszystkich, mamy taką stronę oddziały.pzhgp.pl, tam można sobie wejść, każdy oddział znaleźć, czy po numerze u nas to jest na stronie, czy po nazwie tego oddziału, wejść, sprawdzić dane, tam jest adres strony internetowej, jeżeli oddział posiada takową i można sobie też zawsze zobaczyć to, o czym mówi kolega Zbyszek, ale też możemy zrobić tak, że mamy możliwość tam zweryfikować dane, gdyby ktoś na przykład nie odnalazł swojego oddziału, a zna stronę, dane kontaktowe, to prosimy o zamieszczenie, my je po prostu sprawdzimy tylko tak pobieżnie i wtedy wejdź to, dalej, nie i wtedy weźmiemy, się, wtedy, wtedy te listy będą już tam widoczne. Dzisiaj masz lot 320 km, tak? Lubsko 3, bo to już jest... Ile gołębi poszło? 153 u mnie. W jednej drużynie? Tak, 2000 tam poszło po prostu z 4 sekcji, jeszcze piąta sekcja, nie wiem ile tam włożyła, no nie. Także w oddziale jest tam no ponad 2000 jest gołąbków, nie? No zobaczymy, lot taki jest, miał być z wiatrem, ale na szczęście troszeczkę się zrobił taki lekko boczny, także będzie, no myślę, że taki po prostu ta pogoda nie jest zła, choć się zapowiadało, że miał być fest z wiatrzyskiem, ale na szczęście się troszeczkę to ukształtowało. A propos pogody, to musi się stać tak, co zawsze robimy, pokażemy niebo, dzisiaj jest takie całkowicie bezchmurne, praktycznie tutaj za ten, po lewej stronie nie będę pokazywał, bo tam słońce świeci, to nas oślepi, ale kiedy tutaj patrzymy, nie ma praktycznie wiatru teraz, tak nie odczuwamy go, niebo niebieskie, ale jest godzina, teraz mamy młodą, która jest godzina 9? 9.25. No to już gołębie się powinny zacząć, może niektóre będziemy czekać, pojawiać, będziemy tutaj rejestrować, gdzie w tym roku pierwszy lot, który tutaj rejestrujemy, to jest właśnie ten lot numer 10 u kolegi Zbyszka, on tutaj sobie sam zarejestrował. Są tu nagrane loty, tak, tak, my za chwilę weźmiemy, oczywiście weźmiemy kamerę, weźmiemy, zgramy te reportaże, które kolega tutaj rejestrował i będziemy je zamieszczać. A teraz, kiedy już się wakacje zaczęły, to mamy kto zastąpić, to mogę sobie pozwolić na dalsze wyjazdy. Także myślę, że kolegę Zbyszka częściej odwiedzimy i to, co zapowiadamy tutaj, o tym dzisiaj też w tym nagramie pokażemy. To jest gołębnik na młode, przygotowany specjalnie. My o nim tak pobieżnie ostatnio wspominaliśmy, nie było za bardzo czasu. 21 gołąbków będzie. A o tym powiemy dokładnie, jak to wygląda, bo chcemy pokazać, jak taką małą ilością gołębi przy zachowaniu pewnych metod lotowania można też tutaj po prostu będzie się bawić gołębiami. A dzisiaj będziemy tutaj oczekiwać na przylot gołębi i kiedy czekamy tutaj jeszcze na te gołębie, to kolega Zbyszek pokaże nam rodowody gołębi, które w tym roku ci się bardzo dobrze sprawują, z tych, starszych, tak? No, chciałem tu przy okazji podziękować po prostu Markowi Władydze z Sanoka, bo jak wiadomo, to tam to jest bardzo dobry hodowca i tam... Znaczy, że u niego byliśmy, także koledzy sobie fotoreportaż mogą zobaczyć, w samym Sanoku mieszka, no, i w tym roku sklep też, prowadzi też. Tak, i w tym roku mu też bardzo dobrze idzie, tam, jak on sam mówi, no najlepsze gołębie i dużo gołębi ma z moich gołębi, co oryginalnych, ale po prostu już na jego obrączkach i to no, wiadomo, że on wie i może twoich, to potwierdzić, ale też byłem u niego akurat w gościnie, no i Marek postanowił po prostu zrobić mi prezent, no nie, i dał mi w prezencie gołąbka czarnego, no nie, tam z linii tych wos, no i ten gołąbek po prostu połączyłem go... Jaki ten czarny ma numer? Czarny ma numer 4001 i połączyłem go po prostu z córką tego solo juniora, tego po prostu Westratę i to jest z połączenia po prostu ze mojej złotej pary tej mojej, no nie, no i gołąbek po prostu w tym roku już ma tam 10 z groszami. A jakiej barwy jest? Nakrapiany. Nakrapiany. I 10 ma z groszami już. Czyli czarny, tu był czarny, ten pierwszy. Tak, a tu ten mam musiała nakrapiana pstra i tutaj wyszedł też nakrapiany gołąbek, nie? No i po prostu tutaj no, chciałem też Markowi podziękować, bo mi dzięki temu po połączeniu troszkę szczęścia udało się takiego gołąbka w tym roku wyhodować, co ma 10 koficent już w B-klasie, no to jest fajnie, nie? No ciekawostką jest fajną jeszcze, że na katedrę, co tam była oficjalna aukcja... To było w 2015 roku, była aukcja w listopadzie na odbudowę katedry w Opolu. Tam byliśmy. Zapłaciłem za gołąbka tam 7500 postów, wiadomo. To był pochodzący od kolegów, od kolegi Pałka, MTM Pałka. Tak, nie był tam wiadomo, nie był tyle wart, jak tam aż może do tego stopnia, że po prostu żeby ten, ale to wiadomo, że to się daje na inne cele, nie patrzy się na pieniążki. No i co się okazuje, po prostu wyszedł też fenomenalny gołąb. Nie wiem, gdzie ten rodowód. No właśnie, gdzieś tutaj go może chyba mamy.
przekładam, ale nic. No, gdzieś tutaj. A jest. No. To jest Gołąbek o numerze 15 roku 533. Ale ten przecham, ten kolegi Pałka to była samiczka, jak się okazało, to był 14 rok, przepraszam, 7702 numer. Potężna była samiczka i tak dużo, nawet na wystawie takich dobrych hodowców, nie, stwierdzało, że to jest samiec. Raczej samiec będzie. Znaczy samczyk, myśmy to kupowali jako samiczkę i nie pomyliliśmy się po prostu. Teraz tam kolego jak będą oglądać, no to mogą sobie tutaj, mogę im potwierdzić. Zdjęcia wprawdzie jeszcze nie mamy tego gołębia, ale my sobie. Ale jest to samiczka, choć bardzo dobrze koledzy, nie będę wymieniał nazwisk, po prostu twierdzili, że 100% jest samiec, nie, no ja mówię, no, kupuję to jako samiczkę. Tak, no, nie? Ja tak powiem inaczej, to była wtedy specyficzne okoliczności, dużo gołębi, dużo czasu, było też ciepło, pili różne napoje, tak, stąd to mogły być problemy. Ale fakt jest taki, że się poszczęściło po tej samiczce, po prostu plusy po synie ojca Oli i po Oli. Czyli takim inbredzie Oli. Takim inbredzie Oli, po prostu połączyłem na dobre gołębie, dałem tą pałkę. Przypomnijmy, Ola to gołąb, który jest w drużynie mistrza Polski, był 406, ma ten numer. On chyba przez dwa sezony był w drużynie GMP, tak czy nie? Tak. Dwa. No i w każdym bądź razie tu już Gołąbek też ma w B-klasie coś tam 30, niecałe 40 po prostu, nie, w drużynie. A ciekawostką to jest to, że no jednak po tych moich produktach nie zdychają tak szybko gołębie, bo powiem tutaj tak, że Pazurek w dalszym ciągu, co byłem... Tylko powiedzmy, Pazurek to jest gołąb z 2010 roku. Tak, co byłem wicemistrzem Polski, był w drużynie. Pokażmy jego zdjęcie, mamy ten wydrukowany, tutaj gdzieś masz wydrukowany, jak wygląda on, cała para, rodzice jego, bo coś ciekawe jeszcze pokażemy tutaj zaraz. Gdzie my to mamy, to wydruk? Specjalnie zrobiliśmy wydruk. O, tu masz. Tu mamy jeszcze, zobaczmy. Na stronie internetowej na te nasze hodowle można zobaczyć. Tak wygląda Pazurek, jest gołąb niebieski. Rodzice to jest, ojciec to jest gołąb oryginalny Andreasa Drapy, syn Karla. A matką jest... Córka 30. Tak, ale to jest też ciekawe gołąb, bo tu jest niebieski, wyszedł z nakrapianego i z ciemnego. No to nie zawsze to jest tak, że właśnie są idealni jak rodzice, no ale ważne, że chodzą. Nie, chodzi mi o to, że mogłoby się zdawać, że takie połączenie powinno dać inną barwę. Miałem raz przypadek też taki, że po 330 konkretnie po mamusi mis, no nie? Mieliśmy gołębie w boksie, bo po prostu nawet nie chciałem tego mis sprzedać, zostawiłem sobie dla siebie, bo wyszły dwa nakrapiane. No i... A co ciekawe, i mis, i mis, i nie ten, ma tam, kurczę, za bardzo ojców. Nie, tak niebieskie samo, były, niebieskie, to są, nie? Dwa niebieskie gołębie. Nawet Łukaszka się podoba, Łukasz, na pewno są te gołębie, bo po tych gołębiach mówi, no mnie przez listewki tam gdzieś nie bzyknął, mówi, jak ci przez listewki bzyknie, mówi, kurczę, no ten, nie? No i w każdym razie, no też, żeśmy tak nie sprzedawali gołąbków, żeby ten. Ale odnośnie tego Pazurka jeszcze powiem ciekawostkę, bo co się okazuje, jak gołąb jest z 10 roku, no to ma 7 lat. No i wydawałoby się, że niektórzy już rezygnują z lotowania 7-letnimi gołębiami i tak dalej, nie? Gołąb w tym roku już ma na 9 razy 8 konkursów, 7 bardzo dobrych, zarazem po prostu ma zamkniętą kategorię B, kategorię C, właśnie co już jest w tym 139 koeficencie. No gołąb taki wiekowy, żywotny po prostu, no i nie zawodzi po prostu, nie zawodzi. Dlatego tutaj co daję kolegom do zrozumienia po prostu, żeby koledzy troszeczkę zainwestowali w gołębie, poczekając troszeczkę, żeby były starsze. I za szybko nie eliminowali już po prostu, nie rezygnowali z lotowania tymi gołębiami, które mogą się wydawać. Tacy młodzi się zniechęcają, bo oni no, kupią gołębie na młode, po prostu tam coś tam, te młode idą na roczne, zaraz gwałtownie to robią, na brzydkie pogody wygubią je, nie? I zniechęcają się. Gołębie stare musicie, koledzy, po prostu poczekać cierpliwie. Nawet niektóre 2, a nawet 3 lata. Są takie rodziny, że dopiero jako 3, 4, 5, 6, 7-letnie dopiero dobrze chodzą. Przypomnijmy o takiego gołębi, przecież byliśmy kiedyś nawet u Hansa Hirna, jak już tutaj można się wesprzeć takim przykładem. On miał samicę, to ona miała ile? 101? Nie. Taka, też taką ilość, 100 konkursów miała bodajże, z tego co pamiętam. A popatrzmy jeszcze, jak trzymał Hans Hirn te samice, on w ogóle nie miał dachu przewidziany, miał tylko taką dostawioną wolierę na takim innym budyneczku, na daszku, a jedynym daszkiem to było taki tutaj okap, który miał. Ale co jest ciekawostka, że te gołębie zarocznego potrafią, bardzo dobre gołębie, takie twarde, co w przyszłości są, potrafią zginąć na jakichś dziwnych lotach krótkich, nie? Kiedy się ten gołąb zestarzeje jako 3-4 lata, nie? No to są niepowodzenia pogodowe czy coś, to te gołębie dochodzą. Po prostu są niezgubne, nie? Ale jednak nie rozumiem tego nawet z tych gołębi dalekodystansowych, dlaczego za młodego ich tyle ginie, na przykład, kiedy po prostu są już starszymi gołąbkami, już ich bardzo mało ginie, bo my próbujemy, że są w tym roku ciężkie loty, żeśmy to lecieli troszkę z gołąb roczne, żeśmy, tak mówiłem, tu żeśmy się trochę wycofali na niektórych lotach, a zarazem jak koledzy zwrócą uwagę, to mamy najlepsze serię oddziału, nie? To po prostu dajemy roczne, mamy najlepszą serię oddziału, tu się wycofujemy, nie? Jest to technicznie, jest gołąbku zaoszczędzonych, ale z 50 nam brakuje tylko chyba coś koło 4 gołąbków. Bardziej więcej mamy awarii w tym roku, na przykład jak
samiczka na przykład o numerze 10-340 miała 7x7 konkursów po prostu i gdzieś uderzyła, ma po prostu powyrywane ten. 10-340 to jest, popatrzmy. No, była 7 lotnikiem oddziału, nie? To jest wnuczka Miss i Wohala, z kolegi Wohala gołębi. To jest Wohala takiego Asiora po prostu 2000 roku. I też ze złotej pary tu widzę samca. Złotej pary. No i też samica miała 7 lotnikiem oddziału po prostu i od 2 tygodni ją nie dajemy po prostu, nie? I a, kurczę, no bo jest awaria, no jeszcze teraz też nie poszła, nie? Ale jeszcze to następnym gołąbkiem na przykład jest samiczka z 11 roku, no to też już 6-letnia samica, nie? W tym roku ma też już 8 razy, potem Solo Junior z Verstraten, tak sam, samo. Ten, który tam pokazywaliśmy w tym jednym rodowodzie. I tu jest moi ty gołębi Van He i babci. No to są gołębie totalnie po prostu czym starsze i ta przypuszczam tę samiczkę, bo ona, jej siostra była na 1100 km, nie? Bo one to uwielbiają. To te gołębie do 10-letnie, nawet jej prababcia, to jako 14-letnia jeszcze leciała. I te gołębie mam ich teraz już coraz więcej, już 6-letnie, 7 i jak może życie pokaże, to kolegom pokażę, że one będę je trzymał około 10 lat i będą bardzo dobrze wygrywały. Ta samiczka w tym roku na 9 razy ma 8 konkursów znakomitych i to są gołębie szykowane jeszcze na 1100 km. Zobaczmy gołąb, ile 6-letni. 6-letni samiczka, nie? Gołąb, tak. Następna samiczka, nie? Z 10 roku, nie? To jest z linii króla tutaj. Tutaj, nim Zbyszek znajdzie, powiem tutaj, co ciekawe, kolega sobie wydrukował te pochodzenie, bo jak się okazuje, pamięć jest zawodna. My tutaj sobie rozmawialiśmy wcześniej, a Zbyszek tam opowiadał gołębi. Później jak wydrukował, się okazało, że prawie było to tak zgodne. No bo nie było po dlatego, ojcu, tylko po dziecku. Tak, dlatego my apelujemy, żeby tak koledzy właśnie sobie też korzystali jak najbardziej z tych takich form zapisywania pochodzenia gołębi w postaci czy to rodowodów, czy nawet skorzystania z u nas tego, co mamy na stronie systemu Nasze Hodowle, bo to powoduje, że no, wychodzimy z tego kręgu, nazwijmy to proszę się nie bardziej kulturowego Afryki, gdzie tam wszelkiego rodzaju historie, podania ludowe to są w formie opowiadania przez jakiegoś szamana wiejskiego, wioskowego, przepraszam, takiego, który opowiada, jak co tam było. Pamięć ludzka jest zawodna i przy którymś tam już kopiowaniu ustnym takim on zawodzi. Natomiast tutaj, kiedy mamy takie rodowody, my wiemy dokładnie, no 2009... statystyczne rzeczy są dokładnie naprawdę tutaj wtedy sprawdzone. Do 2009 roku do tej operacji zamiętam endoskopową, to po prostu byłem niezawodny, bo pamiętałem wszystkie gołębie, wszystkie na pamięć dziadków i rodziców. No, no nie ukrywajmy, później po tych troszeczkę zabiega, to wszystko to już, tak już aż nie przywiązuje wagi. Nie, często wiem, że to jest z tej rodziny, ale nie wiem, czy to jest po tym bracie, czy po tym po prostu, nie tak, bo, ale wiadomo, że to jest, wiem o każdym gołębi wszystko, tylko że no, nieraz mi się pomyli brat, nie, bo ich jest więcej z tych dobrych linii, nie. Samica następna, z 10 roku, na 8 razy, 7 w konkursie, to jest też... Ona jest na locie dzisiaj? Jest na locie, no. Tak samo. 10 rok po prostu, proszę bardzo, nie. No tu jest z Szelensów i z tego, z króla rodziny, nie. No i samiczka 7 lat, tak samo następna, nie. No, i... Także po prostu tak jak czekać mówię. Cierpliwie, czekać, nie rwać się po prostu, a tym bardziej ci młodzi, no bo jest u nas w Polsce dużo młodych, nie? Ale trzeba im wytłumaczyć po prostu, że to jednak trzeba poczekać, bo sport się... Sport gołębiarski nie... to nie jest tak, że się od razu odniesie sukces, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Tutaj pokaż, no się. Mamy jeszcze właśnie kolegę, który przyjechał zaraz, przyjechał kibicować. Kolega, chodź. Nie jesteś, że się do kurde. Kibicowania? Tak. No, to dobrze. Tu kolega się nam przy okazji przedstawi. Krzysztof Adamus. Z jakiego oddziału? Włoszczowa, 180. Włoszczowa, to tam gdzie ten kolega Piszczała blisko mieszka, Waldek. Czyli też buduje gołębniki, wszystko dopiero ale u was lata, Roman Jaguś w oddziale chyba, tak? Nie. Ale latał chyba. Latał. Latał. No. Powiedzmy tylko tak z grubsza, jaka jest różnica przygotowania gołębi, nie? A jak się, no, nie za bardzo umie na początku zadbać, no nie? To, jak ale się poczekaj, zadba, kolega to... jest od dawna członkiem związku i lotuje? No trzeci rok, ale tylko młodymi, cały czas same młode. Mhm. Bo nie miałem możliwości, żeby starymi przynosiłem gołębniki. No i teraz zacząłem u Zbyszka tutaj. No. Trochę mi zaczął, no dużo, nie trochę, tylko bardzo dużo mi zaczął doradzać. No i różnica już jest kolosalna. Po wyglądzie, nie? Tak po odchowie, nie? Tak, po odchowie młodych, no przy odchowie młodych, no wszystko mi Zbyszek pomagał. No to są naprawdę, no różnice kolosalne. No. Młode są takie, że no aż się świecą. A liczną hodowlę masz? No teraz mam 70 młodych. 70 młodych. A ile tak. Masz gołębi w rozpłodzie? Czy nie masz jeszcze? Czy same młode nabywałeś? Same młode mam nabywane, no i rozpód też mam. Też? Tam. Duży? No 35 gołębi. Jak około 100 gołębi masz w hodowli. Tam w oddziale sam w Włoszczowej mieszkasz? Lotujesz w Włoszczowej, a gdzie mieszkasz dokładnie? Lotuję w sekcji Secemin. Secemin. Tak, a mieszkam w takiej wiosce niedaleko, obok. No. Teraz przyjechałeś co? Pokonsultować się, kibicować, no, czy coś napisać? Konsultować. To zobaczymy, to już tam przy okazji popatrzę, nie? A my sobie popatrzmy, bo za chwilkę może te gołębie już będą przychodzić. Żadnego na razie, Łukasz, nie mieliśmy sygnału.
nikt nie dzwonił jeszcze. Przykłość obecnie jest w tej chwili 1461, także już taka... No, prze... no. Nie, na pewno pomału się widzę, zniecierpliwienie będzie wkradać tutaj. Nie, czemu nie jest z wiatrem, bo jest sposób... Jak może być, jak nie ma tego wiatru? No, jest taki boczny wiatr, tam jest bardziej wiatr, tak? Ale jest boczny, bo miał być z wiatrem, no to już były gołębie były, ale jednak... No, kolega cały czas ma podgląd, tutaj przykrył, nie chciał pokazać, ma tableta, to... na którym tam cały czas, kurczę, bierze, nie, patrzy na pogodę, tak? Pogodę patrzę, no właśnie chciałem powiedzieć, no z tym wiatrem, skąd ty to wiesz? No dobra, czekamy wtedy na gołębie.